Dobra, bardzo proszę Państwa radnych o powrót na salę. Gotowi? No bo tutaj nie jest 1500 w tej sprawie. No ale wiesz, no, no dobra, my to... mamy uzgodnienie z klubu, że głosujemy za. Musimy głosować za, to się pojawiają zadowolone informacje. No i są to swoje różne opinie. Po wprowadzeniu? Nie, to zrób to głosowanie. Ten punkt poproś, żeby był głosowany na końcu. No bo teraz chcesz zrobić przerwę teraz? Teraz wprowadzenie tego punktu po omówieniu. Po omówieniu to może. No bo to, żeby już wierzę, że niech ten domnik to zrobi. Bo które... No, dobra. A to 10 minut może Grześnik. Bardzo proszę, wznawiam obrady. Pan radny Dominik Jaśkowiec, bardzo proszę, z wnioskiem formalnym. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, zwracam się z wnioskiem formalnym o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały według druku 1389 ustalenie kierunków działania dla prezydenta miasta Krakowa dotyczących ochrony przeciwpowodowej zlewni potoku Sudu Dominikańskiej na terenie gminy miejskiej Kraków. Dziękuję. Będziemy zaraz to głosować i omawiać. Proszę Państwa, mamy wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad i rozpatrzenie jako sprawy nagłej projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla prezydenta dotyczące ochrony przeciwpowodziowej zlewni potoku Sudu Dominikański. Projekt grupy radnych, druk nr 1389. W tej sprawie była sygnalizowana sprawa przy porządku obrad na początku sesji. Teraz będziemy wprowadzali i zaraz omawiali ten punkt. Głos za, głos przeciw wprowadzeniu tego punktu. Nie widzę, głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeszcze coś tam się dzieje, tak? Nie działa, tak? To bardzo proszę, tam gdzie nie działa. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych ma jakieś techniczne problemy? Pani radna Fijałkowska, pan radny Stawowy. A jeszcze pani radna Maliszewska. No to łatwo nie pójdzie. Zdaje się, szybciej ręcznie to zrobi. Tu jeszcze dwa są. Pani Maliszewska i pan Stawowy. Pani Maliszewska już ma poprawiony? Jeszcze nie. Dobrze, czekamy. Działa? Nie, jeszcze nie. Aha, no tak.
Rozumiem, że jeszcze nie działa, tak? Czyli bardzo proszę, finalizujemy głosowanie. Ktoś jeszcze z Państwa radnych ma problem techniczny z urządzeniem do głosowania? Zamykamy głosowanie. Proszę wynik. 40 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Rada wprowadziła ten punkt do porządku obrad i w kwestii formalnej pan Stawowy, rozumiem, tak? A, po tym punkcie, dobrze.